Cześć, witajcie, tutaj Xaliona, to jest kolejny odcinek z The Forest. No i nie wiem, czy tam było te 350 łapek, czy tam 300 łapek. Ja sobie teraz uznałem tak, że skoro chce mi się nagrywać, to będę nagrywać, jak mi się nie będzie chciał nagrywać, to nagrywać The Foresta nie będę. Proste i chyba w miarę logiczne mi się to wydaje. I co? I chyba warto byłoby znaleźć jakąś miejscówkę, nie? Przeglądałem mapkę, gdzie może być jakaś fajna, ciekawa miejscówka. I powiem wam, że we wszystkich dostępnych się już osiedlałem mniej więcej. I to jest właśnie minus, ponieważ tak, nad jeziorem byłem, tam gdzie i samu kiedyś tam był, miał biskupin, byłem. Tam gdzie teraz się rozbudowywałem, gdzie dobrodziej się tam budował, buduje dalej, byłem. Tutaj gdzieś tam, o tutaj na deplaży byłem. Gdzie ja jeszcze byłem? W lesie, w środku, w centrum lasu byłem. I tak właśnie mówiąc szczerze, no... Nie mam pojęcia, gdzie się rozbudować, no. Bo co, bo znowu pójdę w miejsce, gdzie już znam? Tak 2 na 10 chyba, nie? Czy nie? No tam kurwa, na pewno... Ale tu się zmieniło coś. Tutaj nie było tak, tutaj tego nie było, tu było prosto. Idziemy zobaczyć, co się zmieniło w takim razie nad jeziorem, bo coś czuję, że się coś zmieniło. A tutaj tak za dużo tej trawki coś jest. Kiedyś takiego gąszu tutaj nie było. O, już jakiś drzem mordę gdzieś. No, tutaj miałby mniej tych drzewek coś jest na górze. Jakby to jezioro stało się jakieś mniejsze, tych kamieni chyba więcej. No szkur, naprawdę no. Gdzie on jest? Był, nagle się zbył, nie? Czy tylko ja widziałem tego człowieka, w sensie tego kanibala? Mówią. Zaczynam mówią. O, tu jesteś. Chora tu. Dwóch jest? Nie, jeden jest. Zostanie wpierdal. Jestem bardzo ofensywnie nastawiony w tym sezonie. Co musisz już zobaczyć. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja bym jeszcze poszedł, powiecie co? Łe kurwa, jakie tu pytania. Ja bym jeszcze poszedł po katanę. Tak, tu jest to. To tutaj zaraz, kurczę. Jak ja nigdy nie wiem, gdzie ta katana jest na pamięć. Znaczy, kojarzę nią mniej więcej na mapie, gdzie to jest. Gdzieś tu. Naprzeszczał. Pewnie zaraz mnie zabije. Zabiją, no. Zara, bo tutaj on się zmachał trochę. O, opieprzymy sobie troszkę tych. Wspaniale. No. Woń z tym kamieniem. No i lecimy dalej. Ja zaraz znajdę. Zaraz tutaj go znajdę. A jak nie, to znajdę wioskę, która jest obok. Jak znajdę wioskę, która jest obok, to znaczy, że znajdę też katanę. Bo znowu od wioski wiem, jak iść po katanę. Tylko tą wioskę muszę wyharzyć. Ale z racji tego, że już teraz nie wiem, gdzie jestem, to ani wioski, ani katany chyba nie znajdę, nie? O kurwa, ty patrzcie, jaka fajna miejscowa tej. Tutaj niby jeziorko ofensywne. Właśnie, ja bym się może umył w tym jeziorku. No, witam. A dziwny kamień. Nie, nie znajdę. A katana to przecież tak by mi siekał, nie? Że oni by nie nadążali po prostu mnie nawet bić. Nie wiem, no.
Może jedzie w złą stronę jednak, cholera jasna wie, no. Najgorzej teraz byłoby spotkać jakiś patrol, to już w ogóle byłoby do dupy. Wspaniale. Kurwa, gdzie ja jestem teraz? Dobra, przynajmniej sobie pozbieram jakieś batony. Żeby lumpy tylko nie przyszły i będzie spoko. Najwyżej jeszcze jedną noc spędzimy tutaj, tam w tym kontenerze. O, jest dobrze, tam wróci na przykład przed nocą. Teraz to nawet już nie wiem, gdzie ja jestem. Czekajcie, tam jest mój niby ten domek. Czyli tam jest kamieniołom. Czyli ja jestem w lesie. No, dobra. No, nie ta wioska. Jestem tutaj. Tylko teraz gdzieś tutaj, bez kitu. Tutaj na górze gdzieś. Ale jaja. Tutaj niby taka orientacja w terenie, nie? Ale dobra, tu jest wioska. Zaraz po prawej stronie, patrzcie się. Zaraz zobaczymy wioskę. Tylko niech wyjdę po tą pieprzoną górę. Dobra, gówno, nie ma wioski. Myślałem, że jest. Może jest? Patrzcie. A kurwa, widzicie? Mówiłem, że jest. Dobra, to już nawet wiem, gdzie jestem. I teraz tak, jeżeli układ domku się nie zmienił, zrobimy mały zwiat. Czysto jest? Czysto jest. To do katany trzeba iść tutaj. Jakby na równo, równolegle do domków i w tą stronę. Powinno się dojść do katany, o ile się teren nie zmienił, tak? No jasne, kurwa, jest to milicjantów, no. Co tu pierz? O! Mówiłem, że znajdę? Mówiłem. Łe. Jaskinia. Ksaldon idzie do jaskini. Nie. To miejsce jest straszne. Patrzcie tutaj tych wieszek i w ogóle. Ja pierdzielę, tu się cykam bez kitu chodzić, nie? Dobra, w takim razie zawijamy się teraz na pełnej pizdzie. Ja bym sobie ogólnie zapisał teraz grę i później będziemy szukać miejscówki. Teraz byle się tylko jeszcze nie natknąć na lumpów. Tak patrzę sobie dookoła. Sobie może wyjmę już tą katanę, bo jak będę się z nią lepiej czuć jednak. I można by też w sumie iść po lepszą siekierkę. Bo jak ja już pójdę tam, gdzie ja się chcę osiedlić, no to tak troszkę do kitu będzie. Aha, to do katany się idzie w tą stronę. A dobrze wiedzieć, już będę wiedzieć, jak dojść też od tej strony. Dobrze wiedzieć. Na plaży na pewno będą na mnie czekać. Tak jest zawsze tutaj. Ta plaża jest naprawdę tragiczna. Pod względem kanibali. Za chwilę zresztą zobaczycie, że będą na pewno. A może i nie. Ale tak, gdzieś jest taka fajna miejscówka. Po lewej. Tylko że już nie wiem, czy ja tam się przypadkowo nie osiedlałem. Chociaż. Dobra, idziemy. Jeszcze wam nie powiem gdzie. Ale.
Tam jeszcze nigdy się nie osiedlaliśmy. Zobaczcie zresztą gdzie. Czy to jest? Ja pierdzielę, gdzie oni są? Bo na pewno nie ma tutaj. No. A mówicie, że nie wziąłem? Wziąłem. Przecież gdybym nie wziął tych cirkutów. A tu nie można spać w dzień teraz? Wspaniale. Tylko szkoda, że nie można wziąć. Zepsuli mi w ogóle. Może to sobie sam zepsułem. Dobra, opędzlujemy może tego, jakiegoś tego mięska. No to będzie chyba dobry pomysł. Opierdzimy sobie mięsko i pójdziemy sobie po nocy już po siekierkę. Tam będzie ciężko coś czuję w tej jaskini. Ale no dobra. Jak tam się szło? Jezu, jak dawno nie grałem w to, już zapomniałem. Peskitu, nie, to się szło tam. Później do końca. I przy mojej miejscówce na lewo, no dobra. Może znowu spotkamy gościa na łódce. Ej, tam nawet mi napisaliście, że tam faktycznie był. Tam były jakieś spekulacje na temat, czy na przykład nie jest jakiś duch. Tego gościa, co tam zmarł, na tym. To się nazywa... przy plaży. W sumie to możemy się tam przejść. Zobaczymy. I może nawet zdążę po tą siekierkę. Gdybym tak przyspieszył, napierdzielał nóżkami ile wlezie, to nawet może by mi zdążył. Ale może nie po piasku jednak saliąca. Czemu te wszystkie pootwierane są? Ja niczego nie otwierałem. Może on się strasznie męczy, chłopak, nie? W ogóle, tu podobno miało coś wprowadzone, jakieś takie rozwijanie postaci, że im więcej biegamy, tym ona się mniej męczy. To prawda jest, czy mi się coś śniło po prostu? Że tak ma być. Coś tak jakbym gdzieś tak czytał w jakimś change logu, że tak się stało. Ale czy tak się faktycznie stało, to później chyba zapomniałem sprawdzić. Także jeżeli... macie takie informacje, czy to jest faktycznie prawda, to możecie tam napisać komentarzyk. Ojajajajajaj, nie ma opcji. Chyba będę musiał wracać nocą. A powrót nocą... nie jest równoznaczny z powrotem bezpiecznym. A w ogóle bieganie po tym pieprzonym lesie jest niebezpieczne. Drzewo można nam spaść na głowę, bo to raz mi się tak zdarzyło. Dobra, i uwaga. Nie ma nikogo na łódce. Czujecie to? A renderowanie mam ustawione na fulla. Gość był i się zbył, nie? A był na pewno, bo sobie powiększyłem później obraz na nagraniu i gościu był. Nie wiem, czy to był gościu, czy nie gościu. Ale sprawiało wrażenie, że to jest ten sam typek. Właśnie, podobno tutaj jest easy to defendable spot. A ja go nie widzę. Easy to defend... czy ten... O, właśnie, to chyba tutaj chodzi, o to. Może to jest taka polanka, o. O, że taka polanka i to niby jest łatwe, nie? Tylko, że oni ci mogą przyjść z każdej strony, to tak 2 na 10 wam powiem. Ale notes. Mhm,
Gdzie jest to pieprzone drzewo? I lumpy są? Nie ma. Kuźwa, noc. Ja nawet nie jestem w połowie drogi, nie? Szybko, szybko! Tu ptaj, no. Jezus, zmęczył się. Nie ma opcji, że tam zdążę. Zaraz się robi zachód. Pewnie mógłbym jakoś skurczyć, ale ja nie wiem, totalnie, jakby to powiedzieć, straciłem tutaj orientację na tej wyspie, o ile kiedyś wiedziałem gdzieś, jak tak sobie waypoint jakby w głowie porobiłem, nie? To teraz nie mam po prostu pojęcia, którędy się tu chodzi, żeby było dobrze. Ten kutafon się tak męczy strasznie. Dobra, jest tu miejscówka biskupina i samo. Gdzieś tutaj za chwilę. Aha. W ogóle... O kurwa, ty tutaj jest pieprzona ta wioska. Normalnie przez wioskę sobie przebiegłem, nie? Właśnie, bo w sumie jeszcze w tamtej wiosce to będą na pewno lumpy. Znaczy na pewno no. To był zły pomysł, żeby tutaj biec. To był Xalion bardzo zły pomysł, żeby tutaj biec po nocy. Ale to tak są marz zły. W sumie kurwa nie obrażasz jak, nie wyobrażasz jak bardzo, nie? A czekajcie, to jest mój spot. Patrz, 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 moja miejscowa. O ja pierdolę. Jestem zajebiście blisko, ale nie, ja zrobię inaczej. Ja się pierd tutaj prześpię. Najbliżej będzie ostry defend. Na Raveno to jest za pol coś. Dobra. Dobra. Shelters. Pierdolniemy sobie tutaj tego Sheltera. Łe! Nie widać nic. Ja jestem na metr przecież od wioski, nie? Dobra, lipsy mam. Jeszcze 10 patyczorów. Patyczory, patyczory. To one były jakoś głębiej, fuck no. Łe kurwa, jak tu ciemno. Nie gaś! W mordę dostaniesz. Jak tu strasznie, ej. Się boję strasznie. Aha, aha. Dobra. Dobra. Ale czemu ja nie mogę spać? Halo. Ej, ta gra się zrobiła strasznie głupia. Bo co mam? Ja mogę iść spać nawet teraz, mogę zakończyć nagranie i spać, a tutaj nie mogę, tak? Nie podoba mi się. I co teraz mam zrobić? Ja mogę tylko teraz czekać na ewentualną śmierć. Bo to w ogóle nie idzie. To idzie czy nie idzie, patrzcie.
Ja to mówię w ogóle, że ja będę jeszcze czekać tak przez całą noc, na pewno. I dopiero nad ranem mi się zrobi ten. Ale kicha. Od dawna tak jest? Możecie dać znać. Tu nic oprócz mojej kamerki aktualnie nie widać i paska tego stanu po prawej stronie. To w ogóle nie idzie. Po co to budowałem w takim razie? Ciemno, już zgasły wszystkie światła. To tak dosłownie, nie? Że ten księżyc by mógł już wzejść, a jest tam już, dobra. Dobra, tutaj wam chyba zrobiłem takie cięcie, chociaż powiem wam, że tak, odblokowało mi się to faktycznie, a ja nie wiem, czy przypadkiem nie lepiej będzie już poczekać. O kurwa. Nad płomieniem jest, jest kanibal. Czy nie lepiej będzie poczekać i ewentualnie właśnie... Może to nie kanibal był? I ewentualnie właśnie pójść spać już w faktycznym domku, w tamtym. A tą noc po prostu przeczekać, poczekać na wschód i będzie chyba dobrze. Ja tutaj czekam z 10 minut już, nie? Ta noc jest strasznie długa. Uznałem, że nie będę wam tego pokazywać, nic się nie dzieje, także no cóż, no. Gadam sobie tylko tutaj tak bez sensu. Jeżeli to słyszeliście, to wiecie, że zaczynam być powoli w dupie. Właśnie się rozległ ten krzyk, a w momencie tego krzyku włosy to normalnie są na równi z ciałem, mniej więcej, nie? Tak! Dobrze, że akurat się robi dzień. Dobrze, że już widzę to słoneczko, bo naprawdę jest lipa, nie? Ja zaraz coś czuję, że zobaczę tutaj milion sylwetek wychodzących z lasu. A dobra, 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 ja czekam. Ja tutaj dalej czekam. Na już jakieś konkretniejsze może światło. I zapinylamy szybko do wioski. A później tuptamy sobie do tam, zapisujemy. Idziemy do miejscówki, którą mniej więcej wiem, gdzie jest. Chociaż nie, może zakończymy w sumie odcinek na momencie, kiedy zdobędę siekierę. To też jest niegłupie. Na przykład wrócę tutaj, żeby zapisać grę. O, i pójdziemy naokoło. Coś tylko wam mi się chce, nie? Dobra, można już powoli chyba iść, nie? Tutaj w miarę wszystko widać. Oczywiście tam był gościu z latarą, tak? Oj, 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 nie podoba mi się to wszystko. Dobra. Ognisko, trzymaj się. Ja idę. Tak, wiemy jedno. Oni tu są. Oni tu są. I czekają na mój błąd. Jest, widziałem. Tutaj biegł. Czy ten mam gdzieś? O, tam biega, biega. Dwóch, trzech. Kurwa. Się rozbrykały, ty. Tam kolejny, no. Kolejny dwóch, no. To jest ich teren, ja się tutaj nie dziwię, nie? Że oni tu se kampią. Wypierdalaj. Ja tu tylko turystą jestem. Ja tu tylko przyszedłem po siekierę. Nie chcę waszych skrzynek. Nie chcę waszego picia.
Ja chcę tylko siekierę. Dziękuję. A skoro tu jestem, to podpierdolę wam trochę tego picia. Żalasz wyjść z pustymi rękoma, nie? Dobra, bo przyszedł ich patrol. To można byś już... Kurwa, bacia pierdolę. Nie, 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 nie. Te te re te te re te re te re te re te te re te te. No ten dźwięk to oznaczał chyba jedno w wonie. Jezus Maria! Widzieliście to? Obok mnie po prawej stronie? Na pewno widzieliście. Ten z rękami. Królik też zapierdala, widzę, że ze mną. Dobra, mam siekierę, jest dobrze. Dobra, nie gonią mnie. Wspaniale. Uwaga, kolejna wioska. Przed tą wioską ja sobie może jednak odpocznę. Okej. Okay. Jestem spięty, ja pierdzielę. No co się tutaj, te krzaki tak tlepia. Ja pieprzę. W środku lasu się zatrzymać, to chyba będzie zły pomysł. Co mnie podkusiło? Aj, tu jest jakiś ten. Dobra. Moim celem jest dotrzeć do tego domku. Albo przerwa jak w Polsacie. Albo koniec odcinka. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek w sobotę. Ja wam bardzo dziękuję za wszelkie łapki i komentarze. Do zobaczenia, trzymajcie się. Pa, pa.